Ohyda spustoszenia czy zbezczeszczenie od 15 Kislewa 145 do 25 148, to jest 3 lata i 10 dni. Mówią, to jest ten okres 2300 wieczorów i poranków. Popatrzmy na to uważniej. Bo jeżeli ktoś mówi i utrzymuje, to musi mieć jakieś argumenty. I nie wolno tego zlekceważyć i odrzucić. Trzeba temu się przyjrzeć bardzo dokładnie. I gdy to zrobimy, może dostrzeżemy coś, czego nie widzimy po pobieżnym spojrzeniu. Trzy lata i 10 dni. 3 razy 365 to jest 1095 i 10 to jest 1101 dni. Ci, którzy i Porfiriusz, i ci wszyscy, którzy stoją na tym stanowisku, że to Antioch Epifanes i że to jest to wydarzenie, mówią, że to trwało 1150 dni. No ale my mamy 2300 wieczorów i poranków. I jak z tego zrobić 1150 dni? Normalnie mówią. Normalnie. Codziennie była ofiara poranna i wieczorna. Wobec tego trzeba nam 2300 wieczorów i poranków, bo wieczorem i rano była ofiara. Jak będziemy mieli 2300 ofiar, no to nam potrzeba tylko 1150 dni. Rozumiemy, na czym to polega? Logiczne? Uzasadnione? No idźmy dalej. Brakuje nam 45 dni. Boże proroctwo nigdy tak niedokładne nie było. A jeżeli brakuje nam 45 dni, to nam brakuje 90 ofiar. A więc nie mamy 2300 wieczorów i poranków. Mamy tutaj 2210 wieczorów i poranków. Bóg się pomylił? Czy jeszcze coś innego tutaj wchodzi w grę? Obrońcy tego poglądu nie poddają się. Jeżeli ktoś się w czymś zakocha, to trudno mu się z tym rozstać. Mówią, te brakujące ofiary były, były. Przecież w sabat każdy składano podwójną ofiarę. Dwa baranki rano i dwa wieczory. Co więcej, było 7 dorocznych świąt i wtedy też składano dwa baranki rano i dwa baranki wieczorem. Dobrze. Chrystus powiedział, jak się ktoś przymusza iść mile, idź z nim dwie. Idźmy. Dodajmy, licząc bardzo niedokładnie, tak ogólnie. 3 lata to jest 5 razy 52 sabaty, bo tyle jest tygodni w roku, prawda? Nie bawimy się w przestępne, nieprzestępne. Mamy 156 dodatkowych dni. I w każdym tym dniu, rano i wieczorem, była podwójna ofiara. Czyli mamy 312 ofiar. Księgowi mówią, że manko jest złe, ale superata jest gorsza. Bo przy manku oznacza, że prawdopodobnie oszukał się pracownik. Ale gdy ma superatę, to oszukał innych. To jest groźniejszy przypadek. Zwróćmy uwagę, dodając jeszcze tę podwójną ilość zwierząt ofiarowanych w sabacie jako dodatkowe ofiary, to jest te 312 ofiar,
nam nie przybywa ofiar, nam przybywa tylko baranków. Bo ofiary się nie podwoiły. Ilość zwierząt składanych w tej ofierze się podwoiła. Ale nie ofiary się podwoiły. Rozumiemy to? Jakie to sugestywne, że było o tyle. Nie, nie martwcie się, nie ma superaty żadnej. Bo to rozumowanie upada. Absolutnie upada. Bo przez to, gdybyśmy po trzy baranki składali na poranną i na wieczorną, to nam się nie potroi ilość ofiar. Ofiar jako obrzędu. Tylko ilość zwierząt, które zostały zabite, złożone w ofierze. A gdybyśmy przyjęli, że tak, pójdźmy nawet i na to, to zamiast tamtych 2210, bo mieliśmy brak 90 ofiar, teraz mamy 2522. Jeszcze nie doliczyliśmy 7 dorocznych świąt. Możemy doliczyć. Jeżeli Bóg podał proroctwo, drodzy, i określił je, ile ono ma trwać, to ono tyle będzie trwać. A więc w jednym przypadku mamy za dużo, w drugim przypadku mamy za mało. Nic się nie zmieniło, chociaż baranków będziemy mieli o 222 więcej, to ofiar wieczornych i porannych i tak mamy o 90 za mało. Warto się przyjrzeć argumentom adwersarzy, którzy uważają, że to jest inaczej. Spokojnie. Ja się nauczyłem, drodzy, że najtrudniejsze teksty Pisma Świętego są najpiękniejsze, najbardziej atakowane teksty i prawdy Pisma Świętego są najcudowniejsze. I mój ulubiony autor Ellen White napisała tak: jeżeli nie będziemy studiować Pisma Świętego tak, jak powinniśmy, to Bóg dopuści w Kościele herezję, żeby nas zmusić do dokładniejszego przyjrzenia się prawdom, w które wierzymy. I dziękujmy Bogu za to. To jest przykre nieraz, ale dziękujmy za to, że nas nakłania, żebyśmy sięgnęli głębiej do Pisma Świętego, a nie tylko ja to już wiem, to dawaj następne. To nie jest sposób na czytanie Pisma Świętego i utrzymanie kontaktu z Bogiem. Idziemy dalej. Co z tym wszystkim teraz zrobić? Rozstrzygnijmy wreszcie, czy chodzi o 2300 dni, lat, czy też o 2300 ofiar w ciągu 1150 dni. Tam opowiadana jest taka historia, jest tłum, i ktoś mówi, o jaki wielki tłum, jest tutaj 2300 mężczyzn i kobiet. To znaczy, ile ich jest? Pomyślicie w domu. Jeżeli 2300 wieczorów i poranków, to jest 1150 dni. To taką metodą redukcji. Przejedźmy sobie przez tę liczbę i zobaczymy, do czego nas to doprowadzi. To 1000 wieczorów i poranków to jest 500 dni, prawda? A 100? 50. A 10 wieczorów i poranków? A 4 wieczory i poranki? A 2 wieczory i poranki? A wieczór i poranek? A Biblia nam mówi, co to jest wieczór i poranek. To jest dzień. To jest dzień. No to Biblia powinna chyba wyraźniej nam to jakoś powiedzieć.
Chyba nam powiedziała to tak wyraźnie, jak tylko można powiedzieć. Przede wszystkim to wiedzcie, napisał Piotr, że wszelkie proroctwa Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, ale wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. I staraj się, radzi Paweł Tymoteuszowi, o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Badajmy pisma i szukajmy właściwych odpowiedzi. Pierwsze zagadnienie. Chodzi o dni, które są przeliczane na lata, czy chodzi o ofiary? A w zasadzie chodzi o to, czy proroctwo mówi o wieczorach i porankach, czy o porankach i wieczorach? O wieczorach i porankach. Oczywiście, że tak. I to musimy pamiętać. Jeżeli chodzi o codzienne, stałe ofiary, składane były według określonego systemu. Rano i wieczorem. Rano i wieczorem. Rano i wieczorem. Nigdy cykl świątynny nie funkcjonował wieczorem rano. Tak funkcjonowała doba. A więc jak Bóg podał proroctwo o 2300 wieczorach i porankach, to się odnosi do pierwszej Mojżeszowej, pierwszego rozdziału. Tam właśnie taka sekwencja następuje. Natomiast w świątyni było zawsze inaczej. Przytaczam te teksty. Będziesz to czynił na ołtarzu, codziennie ofiarować będziesz stale dwa roczne jagnięta. Jedno jagnię ofiarujesz rano, a drugie jagnię ofiarujesz przed wieczorem. Czwarta Mojżeszowa, 28 rozdział. Rozkaż synom izraelskim i powiedz im, przestrzegajcie składania mi w oznaczonym czasie mojej ofiary i mojego chleba. Ta ofiara poranna i wieczorna była nazwana przez Boga moja ofiara. To nie była ofiara za grzech, to nie była ofiara przebłagania, to nie była ofiara jakaś pokutna, to nie była ofiara wdzięczności. Bóg powiedział, ten baranek rano i wieczorem, to jagnię, to jest moja ofiara. Tam dodatki jeszcze były, mąka, oliwa, chleb i tak dalej. Co to oznaczało? Że gdy baranek został rano złożony, Bóg złożył tę ofiarę, to był ten najbardziej przemawiający symbol baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Dopiero gdy on był złożony, grzesznicy mogli przychodzić z ofiarami i wdzięczności, i przebłagania, i pokutnymi, różnego rodzaju grzechy. Gdyby ta ofiara nie była złożona, wszystkie tamte nie miały żadnego znaczenia. Żadnego znaczenia. Dlatego wczoraj mówiliśmy, gdy prawdziwy baranek złożył swoje życie na krzyżu, zasłona w kościele rozdarła się. I wtedy nie można było już żadnych ofiar składać. To już nie była Boża ofiara, nawet gdy przyniesiono rano i wieczorem jagnię. Bo moja ofiara już oddała życie na Golgocie. I wszystkie inne ofiary, wszystkie systemy, które próbują to ponawiać, to nie jest już dla Boga. Czytaliśmy wczoraj w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, kapłani składają swoje ofiary teraz. Bez Bożej ofiary. I powiedz, to jest ofiara ogniowa, którą będziecie składać dla Pana. Dwoje rocznych jagniąt bez skazy codziennie, jako stałą ofiarę całopalną. Jedno jagnię przyrządzisz rano,
drugie jagnię przyrządzisz wieczorem. Drugie jagnię przyrządzisz wieczorem z taką samą ofiarą z pokarmów jak rano i z taką samą ofiarą płynów. Przyrządzisz je jako ofiarę ogniową, wom przyjemną dla Pana. Mamy jeszcze jeden tekst w tym względzie z drugiej Księgi Królewskiej 16 rozdziału z czasów króla Ahaza. Ahaz dał też kapłanowi Uriaszowi taki rozkaz. Na ołtarzu wielkim puszczaj z dymem poranną, całopalną ofiarę i wieczorną ofiarę z pokarmów. I tak dalej, i tak dalej. To jest cykl świątynny. Gdy w Biblii czytasz rano i wieczorem, to się odnosi do składania ofiar. Gdy czytasz wieczór i zaranek, to się odnosi do dni. Generalna zasada rządząca całym Pismem Świętym. Uważajcie, bo będzie wieczór konkurs. Wieczór i poranek, czy poranek i wieczór? Biblijna rachuba czasu, dni. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć razy w jednym rozdziale powiedziane, aby nikt nie pomylił. To był wieczór i zaranek. I to był dzień. Wieczór i zaranek. Drugi, trzeci. A Biblia mówi 2300 wieczorów i zaranków. Czy są jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, jeżeli wierzymy Biblii? Jesteśmy konsekwentni do jej języka? Żadne proroctwo Pisma Świętego nie może być własnego wykładu. A my starajmy się, jak Paweł radził Tymoteuszowi, tak studiować Biblię, aby gdy ją wykładamy, nie zawstydzić się. Nie przed ludźmi, to jest najmniej ważne. Przed Bogiem się nie zawstydzić. Żebyśmy byli Jego sługami, Jego narzędziem. A teraz zajmijmy się wielkością i rozwojem i finałem małego rogu. Czy tutaj Epifanes nam się zmieści, czy ktoś inny? Wielkość i ekspansja małego rogu. Widziałem, jak baran, kogo reprezentuje baran? To Persję, prawda? Jak baran budł na zachód i na północ i na południe. Żadne zwierzę nie mogło mu się oprzeć. Nikt nie mógł wyratować z jego mocy. Robił, co chciał. I był coraz silniejszy. O koźle jest powiedziano. A kozioł wyrósł bardzo. Siła jego, odnośnie małego rogu, teraz mamy tekst, będzie potężna. Spowoduje okropne nieszczęścia. Powiedzcie mi, który z nich jest najsilniejszy? Który jest przedstawiony jako najsilniejszy? Epifanes? Silniejszy jak Medopersja? Jak Aleksander Wielki i cała potęga grecka? Coś nie tak. Coś nie tak. To, że niektórzy uważają, zwolennicy tego samego poglądu Porfiriusza, że ten mały róg wyrastał z jednego z rogów. To mamy już za sobą. Tu mamy kawałek posążka właśnie Antiocha IV. Czy on miałby być tym małym rogiem, który jest większy od kozła całego i od barana, którego kozioł podeptał? Nad tym trzeba się zastanowić. Czy on wyrastał do księcia wojsk niebieskich? Czy on zaatakował księcia świątyni? A znam takich, którzy mówią tak, bo najwyższy kapłan był księciem świątyni.
I zawsze pytam, a skąd ty to wziąłeś? A z Biblii Gdańskiej, z Dziejów Apostolskich, gdy apostoł Paweł tam stał przed sądem Sanhedrynu i najwyższy kapłan kazał go uderzyć. I on powiedział, ciebie, ściano pobielana, Bóg uderzy. I przyszedł jeden ze sług, uderzył Pawła i powiedział, tak, księciu, najwyższemu kapłanowi. Złorzeczysz? Paweł mówi, przepraszam, nie wiedziałem. Tutaj mamy ślad jeszcze, że Paweł miał naprawdę słaby wzrok. Jest jeden z dowodów. Takich dowodów jest kilka rozrzuconych w Nowym Testamencie. Gdy uważnie czytamy, na wszystkie możemy trafić. A więc mówią, nazwany. Nazwany akurat w tym przekładzie, ale w języku oryginalnym nigdy, nigdzie kapłan nie był księciem świątyni. Nie był właścicielem świątyni. Świątynia była świątynią Jahwe. Panem świątyni był Jahwe. Ale nigdy żaden najwyższy kapłan. Wszystko, co czynił, to mu się udawało. Tak temu małemu rogowi. Czy Antiochowi też się wszystko udawało? To jest scenka, którą możecie przeczytać. Barwnie opisana jest w książce Anny Świderkówny Hellada Królów, gdzie pisze właśnie o Grekach, pisze o Antiochu IV, Epifanesie i o tym, jak w Eleuzis koło Aleksandrii w lipcu 168 roku, wiedząc już, że po prostu los na tacy daje mu Aleksandrię i wszystkie skarby i świątynie, nareszcie będzie mógł zadłużenia wszystkie wobec Rzymian spłacić. I wtedy szybkim krokiem zbliżył się do niego ten Gaius Popilius Lenas. Antioch Świderkówna to taką fabułę tworzy, wyciągnął do niego dłoń. Popilius Lenas zlekceważył to, jak gdyby nie widział, w ogóle z nim się nie przywitał. Podał mu pismo i powiedział, to jest pismo z Senatu. W tym piśmie było napisane, natychmiast opuścisz Egipt i nie zaatakujesz Aleksandrii. Teraz walka w umyśle Antiocha. Wiedział, kto to jest Rzym. Był zakładnikiem. Wiedział, jak z niepokornymi Rzym się rozlicza. Żeby mieć czas na zwłokę, powiedział, zastanowię się nad tym. I Popilius Lenas właśnie laską, którą miał w ręce, otoczył na piasku, wyrysowując taki krąg. I powiedział, zanim wyjdziesz z tego kręgu, dasz odpowiedź senatowi. I Antioch powiedział, wycofuję się. Dlatego się wściekł później i na Żydach starał się odbić to, z czego nie mógł tutaj zyskać. Rok później zrobił to w Jerozolimie. A że Jerozolima była na terenie i administrowana przez Seleucydów, miał do nich dosyć łatwy dostęp, aczkolwiek Machabeusze nie bardzo z tym się godzili i tam ciągłe niesnaski były. Ale Antioch nie był potężnym władcą. Jego ojciec Antioch III to był potężny władca i jego potęgę złamali Rzymianie. Natomiast Antioch IV, Epifanes, no nie udało mu się. Zwróćmy uwagę na czas powstania Małego Rogu. O tym już mówiliśmy, ale to trzeba sobie powtórzyć. Wyrasta na południe wschód ku Palestynie, a więc tak Rzymianie szli w kierunku. Już w 200 roku byli w Egipcie, później poszli na tereny wschodnie do Syrii i do Palestyny. Bardzo powoli to wszystko
się kształtowało, ale bardzo skutecznie. Sięgał gwiazd i wojsk niebieskich, niszczył i deptał. Rzym pogański, tu nam już nie pasuje, prawda? Rzym pogański zniszczył świątynię ziemską, niszczył Żydów tutaj na tej ziemi, ale do nieba? Wmawiał w siebie potęgę księcia wojsk niebieskich? Nie, oni tymi kategoriami nie myśleli. Od czasów Augusta po prostu oni się starali przedstawić jako bóstwa. Kadzidło kazali sobie ofiarować, ale nie po to, żeby jakiegoś innego Boga usuwać. Bezcześcić miejsce jego świątyni. Wszystko czyni z wielkim powodzeniem. Ktoś by powiedział, bezcześci miejsce jego świątyni. No w 70 roku już nie była świątynia Jahwe. Świątynią Jahwe przestała być w 31 roku, gdy Chrystus oddał życie. To był pomnik błogosławieństw i prowadzenia i lekcji, jakiej udzielał Bóg przez wszystkie wieki swojemu narodowi. Ale świątynia już inna funkcjonowała, o której Chrystus z Samarytanką rozmawiał, o której Paweł napisał w liście do Hebrajczyków przed zniszczeniem tej świątyni w Jerozolimie. Niszczy możnych i lud święty? Tak, to pasuje też do Rzymu pogańskiego, Rzymu politycznego. Zostanie zmiażdżony bez udziału ręki ludzkiej? No to wyraźnie nie Rzym polityczny. Bo jego rozszarpywało wiele plemion koczowniczych ze wschodu i z północy. Zostały z niego strzępy, ratowali się przeniesieniem stolicy. To już Konstantyn Wielki w 330 roku do Konstantynopola i tam później Imperium Bizantyjskie zakładali. A więc popatrzmy na ten czas pojawienia się, trwałości i finału Małego Rogu na podstawie 8 rozdziału. Media, Grecja, 4 królestwa, lecz pod koniec ich królowania, gdy zbrodniarze dopełnią swej miary, powstanie król zuchwały i podstępny. Jeżeli możemy Antiocha Epifanesa gdzieś tutaj umieścić, bo zrobił dużo złego dla narodu izraelskiego i dla kultu, który wtedy był naprawdę służbą dla Boga, to w tym miejscu, pod koniec królowania ich, czyli Greków, gdy zbrodniarze dopełnią swojej miary. To była ta zbrodnia na narodzie żydowskim. Powstanie król zuchwały i podstępny. A więc co się dzieje? Rzym, który jest polityczną władzą, przeobraża się coraz bardziej, sięga po coraz więcej. W 2 rozdziale mamy znowu tę sekwencję. 4 królestwa, stopy z żelaza i z gliny i wielki kamień. 7 rozdział, sąd, pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. Kiedy? Po supremacji Małego Rogu z 7 rozdziału, który ma wiele cech podobnych do tego z rozdziału 8. W 8 rozdziale zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki ten Mały Róg. Kiedy? Skoro on zajmuje taką przestrzeń czasową. Od upadku Greków aż do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Antioch Epifanes absolutnie tutaj nie pasuje. Przecież on nie był wieczny. On nawet długo nie żył jako człowiek. Wczoraj oglądaliśmy ten obraz. To miało trwać, to spustoszenie dokonane do
wyznaczonego czasu pustoszenia. I wczoraj uczyliśmy się, dlaczego dochodzimy do 1888 roku. Ktoś może powiedzieć, a to wymyślił Miller, a to wymyśliła Ellen White, a może jeszcze ktoś inny. Nie. To wynika z badania Biblii. Prawdopodobnie Bóg się posłużył nimi, aby pokazali, gdzie to w Biblii jest. I im pierwszym to odsłonił. I za to Bogu powinniśmy dziękować i być wdzięczni, że byli otwarci na głos Boży. Ale my nie wierzymy ani Ellen White, ani Millerowi, ani nikomu innemu. My wierzymy Bogu. My wierzymy temu, co znaleźliśmy w Piśmie Świętym. A więc to wszystko, co było zbezczeszczone od roku 1844, jest przywracane. Na niebie jest realizacja tej fazy sądu Bożego przedadwentowej. Ostatnia zarazem jest to faza służby Jezusa w niebieskiej świątyni, a na tej ziemi to wszystko, co spowodowało spustoszenie w sercach ludzkich tutaj i w umysłach ludzkich. Restauracja Bożej prawdy, zwiastowanie wiecznej Ewangelii, ostatnie orędzie Boga do człowieka. Tutaj moglibyśmy teksty podstawić, szczególnie zwiastowanie Ewangelii, Mateusz 24, 14, gdy Chrystus mówi, będzie zwiastowana ta Ewangelia i wtedy przyjdzie koniec. To są ostatnie wydarzenia na naszej ziemi. Ostatnie orędzie Boga do człowieka to jest trójanielskie poselstwo z Apokalipsy. Nie mamy w tej chwili możliwości, by to udokumentować, że przypada dokładnie na ten sam czas, na ten sam okres, co wydarzenia opisane w 8 rozdziale i 9 księgi proroka Daniela. Popatrzmy jeszcze na te porównania. Myśmy o tym już mówili. Poszczególne rozdziały, jak się te klisze nakładały, jak się uszczegółowiał, jak się zagęszczał ten obraz. I 9 rozdział dostarcza nam niesamowitych informacji, które nie tylko wyjaśniają nam 8 rozdział, ale wyjaśniają to wszystko, co było już w 7, to wszystko, co wiązało się z niewolą nawet babilońską. Jak długo zachowuje ważność to widzenie dotyczące stałej, codziennej ofiary przestępstwa, pustoszenia, bezczeszczenia świątyni i deptania prześlicznej ziemi? Jak długo? Dokąd? Do 2300 wieczorów i poranków. Potem świątynia znowu wróci do swojego prawa. Mieliśmy kiedyś na ekranie 7 czy 8 przekładów różnych Pisma Świętego, gdzie każdy oddaje to nieco inaczej. I zebranie wszystkich prób wyjaśnienia, o co chodzi w tym 8 rozdziale wierszu 14, stanowi dopiero jakąś większą całość. I ukazuje nam głębie wszystkiego, co miało się stać. I mnie do serca bardzo przypadł ten przekład. Aż do 2300 wieczora i poranku to będzie trwać. I niekiedy indziej, jak w roku 1844, po rozczarowaniu tych, którzy dobrze rozczytali czas, tylko źle rozczytali wydarzenia. Bóg ukazał jednemu z tych pionierów, wcale nie Millerowi, wcale nie Ellen White, zwykłemu człowiekowi, którego byśmy chyba imienia nigdy nie poznali, gdyby nie to objawienie. To tak jak nigdy byśmy chyba o tej Samarytance nie wiedzieli, gdyby nie tamta rozmowa. Gdy szedł przez pole kukurydziane i tam jak gdyby go olśniło i zrozumiał, że tu nie chodzi o powtórne przyjście Chrystusa. Tu chodzi o to, czego Chrystus dokonuje w niebieskiej świątyni. Te teksty, które myśmy tutaj czytali, teksty, które mamy w Biblii, one wszystkie były. Wiele z nich czytali, ale jakoś do nich nie przemawiały.
teraz przemówiły. Teraz to zrozumieli. To tak jak Daniel na wyjaśnienie tego 13 lat czekał. I gdy zdawało się, że już inne proroctwa nawet rozumie i już się martwił, czy one się spełnią, Bóg wtedy powiedział, słuchaj, ale ja ci wyjaśnię to. Bóg zawsze działa w odpowiednim czasie. Właśnie obchodziłem naokoło, bo umknęło mi w tej chwili. Ja też. Za chwilę go znowu będę wiedział. Nie pamiętam w tej chwili jego nazwiska. Proszę? Nie. Bates to jest kwestia sabatu. Hiram Edson. Popatrzmy na 9 rozdział. Po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. W zasadzie wiemy, jaka to słabość tego przekładu. Ale mu to nie zaszkodzi. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię. Potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. Znajdźmy się w czasie na podstawie tego tekstu. Po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity. Który to rok według kalendarza? 31 naszej ery, tak? Dalej idziemy. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię. Gdzie jesteśmy w kalendarzu? 70 rok naszej ery. Potem nadejdzie jego koniec w powodzi. Czyj koniec w powodzi nadejdzie? Tego, co zniszczył miasto i świątynię. Kiedy Rzym upada? 476 rok. I aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. Antiocha Epifanesa widzimy w tym okresie historii? Postanowione spustoszenie tutaj następuje. Chrystus już spustoszeniem, tą obrzydliwością nazwał to, co Rzymianie w 70 roku zrobili. I tu jest powiedziane, czego dokonają. Zniszczy miasto i świątynię. Chrystus mówi, gdy zobaczycie tę obrzydliwość spustoszenia stojącą na miejscu świętym, kto czyta, niech uważa. Ale na tym się spustoszenie nie kończy. Potem nadejdzie jego koniec, czyli koniec Rzymu, panowania Rzymu, 476 rok. W powodzi, czyli po prostu zalany zostanie, trafny nawet obraz, bo on nie został pokonany, Rzym, został zalany tymi ludami, tymi plemionami, które się podzieliły jego terytorium. W powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. A więc łącząc to wszystko, od czasu zniszczenia świątyni przez Rzymian mamy spustoszenie, obrzydliwość spustoszenia opowiedzianą przez Daniela proroka i to ma trwać w dalszym ciągu. Zawrze, czytamy kolejny tekst, 27. Zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w tygodniu ostatnim powinno być. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. Znowu jesteśmy w roku 31, krzyż. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. A więc, gdy Chrystus umarł i zasłona w świątyni rozdarła się, to wszystko, co działo się w tej świątyni dalej, czym było? Obrzydliwością spustoszenia. Rzymianie zniszczyli tę świątynię. My wiemy, że od wniebowstąpienia Chrystusa, zesłania Ducha Świętego, już On jest najwyższym kapłanem w niebieskiej świątyni, a na tej ziemi
2-3 wieki później powstają już ludzkie świątynie. Świątynie bożków pogańskich od czasów Konstantyna. Już są przetransponowane do ideologii chrześcijańskiej albo inaczej przejęte jako budynki przez Kościół chrześcijański. Budynki napełnione świętymi obrazami, posągami, których zmieniano tylko imiona. I to byli święci chrześcijańscy. Do dzisiejszego dnia w wiecznym mieście nigdy tam nie byłem. I tak zastanawiałem się, czy nie warto by tam było kiedyś jeszcze zdążyć przed milenium. Ale pokazywano mi nawet zdjęcia na cokole wysokim apostoł święty Piotr. I powiedziano mi, tego nikt nie kryje, to we wszystkich przewodnikach możemy co obszerniejszych przeczytać, że tam jest tylko dorobiona głowa Piotra, bo ten cały posąg to jest bożek pogański. A więc ta obrzydliwość spustoszenia już się rozszerza, już rośnie. Ja chciałem to, bo w tej chwili jesteśmy tak bardzo topograficznie umiejscowieni i historycznie. Czy jest możliwe, że my, którzy jesteśmy świątynią Bożą, my, których ciała są świątynią Bożą, w których Duch Święty mieszka, możemy spowodować obrzydliwość spustoszenia w samych sobie? Bo to jest łatwo wytknąć błędy komuś. Jak łatwo nam się mówi o Babilończykach i nawet bylibyśmy gotowi pokazać adresy, gdzie ich znaleźć, podczas gdy w nas samych może być tyle Babilonu, na ileśmy pozwolili. A więc gdy mówimy o pustoszycielu świątyni, to nie zapomnijmy, jest ktoś, komu na tym bardzo zależy, aby spustoszyć i zniszczyć świątynie nasze. Bo nigdy nie byłaby spustoszona świątynia izraelska w czasach Ezechiela, gdyby nie doszło do spustoszenia świątyń serc ludzkich. Nigdy by się to w chrześcijaństwie nie stało. Nigdy Żydzi by nie scerowali tej zasłony w świątyni po jej rozerwaniu, gdyby nie dopuścili do tego, że Bóg został wyproszony z ich życia. Nie werbalnie, nie wokalnie. Na to mało kto się zdobywa, ale swoim zachowaniem. Nieraz możemy mówić Bogu, ja Cię nie chcę, ja sobie inaczej urządzę moje życie. A więc bądźmy ostrożni, gdy chcemy tylko patrzeć na niebezpieczeństwo obrzydliwości i spustoszenia jako na coś, co jest poza nami. To może być równie dobrze w nas samych. Chciałem wam pokazać pewien wykres, który będziemy oglądać w dwóch ostatnich wykładach, z tym, że to jest wycinek, jedynie mały wycinek tego wykresu. Linia Seleucydów u góry i linia Ptolomeuszy na dole, tych dwóch królów, północy i południa. Popatrzmy, gdzie jest Antioch Epifanes. Zauważyliście? Tutaj. I on tu w latach 167-164 dokonał spustoszenia świątyni. I w moim rozumieniu, w 8 rozdziale, to zostało wyraźnie zaznaczone jako ta nieprawość, której dopuścili się Grecy pod koniec swojego panowania. Ten gwałt na narodzie Bożym. Ale to był Antioch Epifanes w 164, a niektórzy mówią w 163, Antiocha już na tej ziemi nie ma. Nie ma go nigdzie. Później przychodzą Rzymianie, którzy wkraczają w 63 roku do Palestyny. W 31 umiera Chrystus. W
W 34 kończy się uprzywilejowana funkcja narodu starotestamentowego. W 70 roku zniszczenie świątyni starotestamentowej, która jeszcze wtedy istniała w Jerozolimie. W roku 476 ten książę, który zniszczył miasto i świątynię, sam ginie w tej powodzi grabieżczych plemion z północy i cały czas już tutaj trwa pustoszenie w każdym wymiarze. I ono ma trwać tak długo, aż dojdzie do swojego kresu. A jaki jest kres czasu pustoszenia? 2300 wieczorów i poranków. A więc chcę jeszcze raz zwrócić uwagę na to, co wczoraj powiedziałem, ale powinienem to podkreślić. Gdy ktoś mówi, że czas spustoszenia dokonany przez mały róg będzie trwał 2300 wieczorów i poranków, to nie mówi tego, co mówi Biblia. Bo w okresie 2300 wieczorów i poranków będzie czas na wystąpienie małego rogu i pustoszenia. Najpierw pierwsze 490 lat będą dla narodu żydowskiego i ich spraw. Spustoszenie dopiero się zacznie po śmierci Zbawiciela. To pustoszenie, którego dokona mały róg, który wtedy już jest silny, już jest potężny. I wyznaczony kres spustoszenia to jest koniec 2300 wieczorów i poranków. Tutaj mamy 538 jeszcze rok. Przejęcie pałeczki pustoszenia z Rzymu politycznego przez Rzym religijny. I ta moc religijna dokonuje tego aż do 1844 roku, mówiąc językiem Daniela 11 rozdziału, o jeden rok dłużej niż wynosi okres 1335 dni, o którym czytamy w 11 rozdziale. Rzucam już po prostu takie haczyki, takie kotwice tam. Ja nie mówię o dodaniu 1270, ja mówię o pustoszeniu, które trwać będzie aż do 1844 roku. Piękne malowidło, które tak estetycznie chyba na koniec podziała na nas. Wyobrazimy sobie, jak to wszystko może być wyrażone i poukładane. Bóg jest Bogiem porządku i prawa. U Boga nie ma rzeczy przypadkowych. U Boga wszystko dzieje się tak, jak zaplanował. Myśmy zaplanowali, że spotkamy się znowu o 17:00. Zapraszam bardzo serdecznie. Będziemy mówili na temat kulisów wielkiego boju, boju o panowanie we wszechświecie, boju o panowanie w umyśle i w sercu Twoim i moim, każdego człowieka. Podziękujemy Bogu za to, co dzisiaj odebraliśmy od Niego. Drogi Stworzycielu i Boże nasz, dziękujemy Ci za to, że Twoje słowo jest tak wyraźne, tak klarowne, tak czyste. A częste ataki i negacja tych prawd powodują jedynie, że widzimy je wyraźniej. Dziękujemy Ci, że docierają te myśli do nas, że nas motywują do lepszego badania Słowa Twojego. Abyśmy na gruncie tego Słowa żyli, służyli Tobie, służyli ludziom i pozwolili Tobie mieszkać w nas, aby nasze życie, nasze serca, nasze umysły nie stały się miejscem dla Ciebie
nieprzyjemnym. W Twoje święte dłonie oddajemy się, a Ty nami prowadź, kieruj i rządź. Jeśli taka Twoja wola, pomóż nam spotkać się znowu o godzinie 17:00.